Witajcie kochani, kanał Prawda o Prawdzie. Króciutka informacja, zaproszenie dla wszystkich osób, które oglądają nas. Organizujemy drugą konferencję byłych świadków Jehowy i obecnych, ponieważ przychodzi też dużo obecnych świadków Jehowy. Zapraszamy wszystkich z trzech kanałów, LR, Elda, Prawda o Prawdzie i Byłem w Religii. Tym razem spotkanie będzie organizowane w Dąbrowie Górniczej. Informacje zamieszczę też poniżej. Są na kanale u Rafała dokładnie opisane z mapą dojazdu. Jeszcze raz je zamieszczę. Odbędzie się ona w społeczności chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej na ulicy Łukasińskiego 7 19 marca od 11 do 18. Jak zwykle taka konferencja, którą my organizujemy, ma charakter chrześcijański. Będzie to też nabożeństwo połączone z wielbieniem naszego Pana, ze śpiewaniem pieśni, z modlitwami. Będzie też możliwość dla osób, które będą chciały, będą mogły się ochrzcić. Jeżeli czujesz taką potrzebę, wyszedłeś z organizacji, jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym, przyjąłeś Ducha Świętego, a jeszcze się nie ochrzciłeś, to jest możliwość. Ten dzień będzie można się ochrzcić. Jeżeli czujecie taką potrzebę, a powinniście ją czuć, jeżeli jesteście nawróceni, nowonarodzeni, przyjęliście Ducha Świętego, tak jak powiedziane jest. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze na chwileczkę. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38 werset. Apostoł Paweł mówi, jak ludzie go pytają, drodzy bracia, co mamy teraz zrobić? Mnie dużo osób pyta przez ten kanał, mnie, Rafała i Grześka, co my mamy zrobić, jak wyjdziemy z organizacji? To ja wam powiem tak, jak tu jest napisane. Opamiętajcie się. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I to jest bardzo istotne. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich nienależących do was, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Dlatego jeżeli czujecie, że Pan was powołuje, to ta najwyższa pora. Nie traćcie czasu, ochrzcicie się. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, niepotrzebne są do tego lata studiów, lata poznawania, czegokolwiek. Potrzebna jest tylko do tego wiara, jeszcze raz krucha, wyznanie wiary, przyjęcie chrztu. Będziemy później się za was i z wami modlić o to, aby Duch Święty został wylany na was, aby prowadził was w życiu. Także zachęcam wszystkich, jeżeli będziecie czuli taką potrzebę, to dajcie też znać tam mailowo, napiszcie do nas, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, ile osób by chciało się ochrzcić wtedy. Jest to istotne w kwestii przygotowywania. Jeżeli ktoś będzie przyjeżdżał z daleka, to będzie możliwość przenocowania tam u braci. Też będzie przygotowany krótki posiłek. Zachęcamy wszystkich byłych, obecnych, świadków, nieświadków, ludzi, którzy wychodzą z różnych sekt, tych, którzy poszukują naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zapraszamy was serdecznie. Nie możemy się już doczekać, aby was osobiście znowu poznać i osobiście wielbić, wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także czekamy na was w marcu. Jeszcze raz powiem, 19 marzec, Dąbrowa Górnicza. Adres będzie zamieszczony poniżej. Pozdrawiam serdecznie.